I hear that. Gangsta shit, nigga. Hej, hej moi drodzy, ja jestem Mac, a to jest kolejny odcinek z gry GTA 5. Zobaczcie, w wiadomościach moi drodzy dostałem SMS-a od Franklina, Mike oraz, oraz Trevor. Mamy obsługę z tą robotą z F i B. Nic nie mówcie, że o tym wspomniałem, ale jest sprawa dla Lestera, którą muszą się wcześniej zająć. Właśnie, musimy moi drodzy teraz przejść na postać Franklina i podjechać do miejsca wyznaczonego na mapie literką L i tam będzie czekał nas Lester. On gdzieś jest, z tego co pamiętam, ze wczorajszego odcinka gdzieś na wybrzeżu, więc tam zaraz podjedziemy. Dawno Franklinem nie graliśmy, więc... We wasted years on this bullshit and you still the same. I want a family. I need some... Czekajcie, nie, dlaczego nie mam napisów? Gra? Nie, może ustawienia bardziej. Chyba, że akurat tutaj nie ma dźwięk. No może być nawet dźwięk w zasadzie. Kamera, obraz. Tutaj. Z dźwiękiem mi się wydaje, bo zawsze napisy są z dźwięku. Tutaj nie ma kamera. Obraz. O jest, napisy są, są włączone, czyli tutaj coś jest nie tak. Oj, oj, oj. Nie za ciekawie to wyglądało, tyle wam powiem. Wiecie, moi drodzy, że... Oj, taksówka... A to jest taksówka! Nie, taksówki nie chcę, bo ona będzie mnie gdzieś wiozła. Weźmy inne auto. Bo to jest tak, moi drodzy, że jak zaczynamy nagle grywać inną postacią, to ona po prostu może być w takim dupnym miejscu. Nie zawsze jest w tym samym. Pamiętam na przykład, jak przełączałem się na Trevora, to raz on był narąbany, a raz gdzieś jeździł po autostradzie skuterem. No różnie to z nim bywa, co nie? W zasadzie... Franklin ma tutaj też pełno nowych zadań, więc może teraz się będziemy zajmować tylko tą postacią, ale głównie na razie teraz wykonajmy tą misję, bo jeżeli jej nie wykonamy, to po prostu nie ruszymy dalej. Nie wiem, czy pamiętacie, ale właśnie wczoraj grając z Trevorem, musiałem znaleźć bodajże 3 kombinezony, 3 maski, ukryć samochód, ukraść śmietnik oraz jak to się nazywa, no nieważne, coś tam jeszcze musiałem ukraść, bynajmniej samochód zwykły też, no aha, holownik, o właśnie, holownik jeszcze musiałem ukraść, no i to wszystko ukryć gdzieś, właśnie wszystko jest ukryte elegancko, no i żeby wykonać właśnie tą główną misję, to musimy najpierw wypełnić tą. Podejdziemy sobie elegancko. Podejdź. Dużo dzisiaj nie nagram, bodajże 2 odcinki to chyba max, ze względu, że zaczynam nagrywać o 19:30, no i o 22:00 niestety znowu idę na nockę. Jasny gwint. Wybrzeże, no już na mapie gdzieś tam wprost znajduje się, więc dojeżdżamy do celu raczej. Lester, za bardzo nie kojarzę tej postaci. Już mi ona znikła z pamięci, musiałbym zobaczyć, jak będziemy rozmawiać z nim. Coś na początku chyba z nim mieliśmy do czynienia. No i gdzieś tutaj będzie. Uważajmy na ludzi, bo jak zaraz przejadę, to zaraz będzie policja.
Dobra, wysiądźmy i go tutaj poszukajmy. Tutaj przy hot dogach? Chyba nie. Kurde, jestem jakby na miejscu, ale go nie widzę. A, w tej restauracji chyba jest. Czy obok niej? No tu mieliśmy poczekać na niego. A, ten! So what's up, man? Sit down and face forward. Now I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh shit, y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves. Then stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friends' ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but... Man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug, and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priapulse. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA. And he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right. Fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Masakra, ładunki przylepne? Snajperka? No, brzmi ciekawie, naprawdę. Dobrze, udajmy się na jakąś konkretną ulicę po auto. O proszę, już ulica jest. Dobrze, weźmy sobie samochodzik, ten może być. Ładny, fajny. I co, raczej od razu do hotelu, wydaje mi się, że już do sklepu Amunation nie będę musiał podjeżdżać. Wiecie co, strasznie ten samochód cichy jest. Dziwny silnik ma, naprawdę taki jakby elektryczny. No, szykuje się fajna misja, ale jak słyszeliście, jest tam niezła obstawa. Więc na pewno dojdzie do małej bójki. Sorry. Świetne to auto jest, naprawdę, nawet fajnie jedzie. Nawet zapieprzaj do tego. Czekajcie, czekajcie, bo tutaj chyba trzeba wjechać w boczną uliczkę. Tam od strony parkingu. Dobra, tutaj. Teraz pytanie, na górę czy na dół? Na dół. Tutaj chyba. Nie, po co mam takich... slalom robić. Boże, tutaj to było. No pięknie. Zamorduj cel. Pytanie, mam w ogóle jakąś snajperkę? Tutaj coś mamy. Kurwa mać. Przy tym się zbliża. Przepraszam za brzydkie słowo, ale będzie misja nieudana. Jeszcze raz od tego miejsca.
Boże, ale w kogo tam mamy trafiać? Nie wiem, kto jest celem, naprawdę. Zaryzykuję, że ten. Pipa. W zasadzie tutaj jest parking, tak? Piętrowy, więc mogę jedynie wejść sobie wyżej. Czekajcie. Może tam będzie, nie wiem, lepiej. Wymeldowanie. A też na czas jest. Świetnie. Ta babka raczej jest niegroźna. Tu jeszcze jest jakiś gościu, no dobra. Nie wiem, w którego trafiałem. Też lipa. Głupie to naprawdę, bo tam nie dopatrzyłem i zobaczcie. Ten gościu? Co, ja już nie wiem, naprawdę. Wiem, że się na pewno nam śmiejecie ze mnie. Czekajcie, jeszcze raz spróbuję, ok? Zajdę jeszcze wyżej, mamy jeszcze trochę czasu. Może poczekamy tą minutę i zobaczę, czy ktoś tam będzie wychodził jeszcze z tego budynku. Z tego hotelu oczywiście, czekajcie. Jasny gwint, o co tu chodzi? No jest dwóch typków. Czekajcie, trochę te drzewa mi przeszkadza. Czy udało mi się? Nie. Ja nie wiem, kogo mam tam trafiać. No więcej, kurde, ludzi tam nie ma. Jasny gwint. Dobra, moi drodzy, ja to zaraz rozkminię i zaraz do was wrócę, więc ZW. Dobra, jestem z powrotem. Moi drodzy, odkryłem to, że jestem troszeczkę w gorącej wodzie kąpany. Jak sami widzicie, mamy tutaj wymeldowanie. I ja może sobie troszeczkę odczekam, żeby to wymeldowanie po prostu aż zgasło. Wtedy osoba się ta wymelduje. Myślałem, że to jest czas po prostu, który musimy wykorzystać do wyeliminowania celu, a tak naprawdę musimy odczekać ten czas, a to jest czas taki do ustawienia się w jakieś dogodne miejsce. No nie wiem. Zobaczmy, może się uda. Szczerze, doczekałem się końca i odkryłem, że jakiś gościu taki jest dziwniejszy, on taki jakby w innej koszulce będzie. I on chyba do tego auta wsiada. Raz mi się po prostu udało, ale nawet go nie zastrzeliłem, więc nie wiem, czy to jest ten, czy to jest jakiś inny. Dobra, musimy opuścić teren, znaczy oni muszą oczyścić teren. Dobra, my czekamy i patrzmy, co się tutaj dzieje wokoło.
Tutaj idzie trzech gości. Ci idą, moi drodzy, na stanowisko kierowcy jakby. Dobrze, więc oni jakby będą kierować. I ktoś tu może z tyłu wsiądzie. Zamorduj cel. Gdzie? Który? O, idzie w ten pedałek. Kuźde. Opuść obszar. Świetnie, że na górze jestem tego cholernego parkingu. Fuck, to się wkopaliśmy troszeczkę. Jest auto, świetnie. Głupia misja, troszeczkę mnie to wymyliło troszeczkę, wiecie? Trochę mnie to zmyliło, bo myślałem, że to jest po prostu tylko czas, w którym musimy to zabić, tego gościa, ale nikt nie goni. Może taka łatwa misja? Zobaczymy, jak to się dalej potoczy, ale co może być dalej? Ukończona, no. Ja pierdzielę, no naprawdę, no. Tyle głupich problemów, ja pierdzielę. Człowiek się cały uczy na błędach, niestety. Dobrze, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. W tym odcineczku to było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!